Szanowni Państwo, Panie Wójcie, to będzie taka chyba nowa formuła naszych dyskusji i poruszania pewnych problemów, ponieważ na ostatniej sesji siedmioro radnych sprzyjających Panu Wójtowi opuściło sesję, nie można było skończyć wolnych wniosków przez tą sytuację i nie mogłem poruszyć pewnych tematów, co nie znaczy, że ich nie poruszę i właśnie w takiej formie będę kontynuował to, co miałem poruszyć na sesji, co nie zdążyłem. Podejrzewam, że być może kolejne sesje to będą sesje nadzwyczajne, więc też nie będzie wolnych wniosków, żeby nie poruszać trudnych tematów, więc myślę, że ta konwencja, którą teraz tutaj zaprezentuję, będzie miała pewnie częściej miejsce i będę mówił o tematach, o których chciałbym powiedzieć. Panie Wójcie, tak jak na sesji rozmawialiśmy, przeznaczył Pan od 2018 roku do 2022 roku ponad 2 miliony na nagrody. W całym Pana okresie urzędowania to już jest około 3 milionów złotych. Jedni te nagrody otrzymują w wysokości około 10 tysięcy złotych rocznie, inni zaledwie kilkaset, a jeszcze inni wcale. I tutaj chciałbym poruszyć sprawę Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Jak widzę z odpowiedzi, którą od Pana dostałem, w 2022 roku nie wypłacił Pan dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej ani złotówki na nagrody. I nie to, że jestem zwolennikiem wypłacania nagród, bo to już tłumaczyłem. Natomiast jeżeli Pan się próbuje usprawiedliwiać, że tym ludziom trzeba płacić, co byłbym w stanie rozumieć, to szczególnie powinniśmy też płacić ludziom, którzy moim zdaniem ciężko pracują, bo z tego co wiem, to w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej jedna osoba ze względu na niskie zarobki już jakiś czas temu odeszła, inni się do tego przymierzają. Z tego co wiem, miało być też spotkanie, dotarło do Pana pismo, że pracownicy się chcą z Panem spotkać, ale póki co tego spotkania nie było, Pan to podejrzewam, że unika. I na sesji powiedział Pan coś takiego, że Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej ma problemy finansowe, przez to nie ma nagród. Ale to, że Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej ma problemy, czy to jest wina Gminnego Zakładu? To, że na przykład Wody Polskie nie zatwierdziły taryf, które chciał Gminny Zakład, czy to jest wina Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej? Nie. A to, że sieć wodociągowa czy sieć kanalizacyjna nie do końca może jest w należytym stanie, czy należycie wykonana, czy to jest wina Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej? Też myślę, że nie. Często inwestycje, które wykonuje gmina, wodociągi czy kanalizacje, to jest zadanie własne gminy. Więc to wykonuje albo gmina, czasami wykonują mieszkańcy, potem za co mają zwracane środki finansowe. Ale za to, jak to jest zrobione, to też nie odpowiada Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej. A podam Panu świetny przykład, który mnie w pewnym sensie dotyczył, bo jak była u mnie robiona kanalizacja i okazało się, że studzienka jest pęknięta, ja tutaj wkleję zdjęcie tej studzienki i Państwo będą mogli zobaczyć, zwróciłem się do Pana z taką uwagą, że studzienka ma pęknięcie, żeby się temu przyglądnąć, czy to za chwilę nie będzie powodowało jakichś kosztów, że na przykład będzie woda z gruntu przeciekała do kanalizacji i będziemy ponosić koszty. No i co Pan w tym temacie zrobił? A wiecie Państwo, co było zrobione? To, że na następny dzień, po tym jak zgłosiłem, przyjeżdżam z pracy, patrzę, a studzienka jest po prostu zaklejona, żebym nie mógł otworzyć i nie mógł zobaczyć do środka, czy to coś tam się dzieje. Taka była reakcja. Zamiast zareagować, sprawdzić, jeszcze to było na etapie wykonywania kanalizacji, nieodebranych inwestycji, a tutaj nagle mnie to śmiech ogarnął, ale to tylko pokazuje, że nawet o swoje inwestycje nieodpowiednio Pan dba, a potem jak się za jakiś czas pojawi problem, to powie Pan, że Gminny Zakład ma problem. Nie, to Pański też jest problem, żeby inwestycje były dobrze wykonane, czy poprzedników Pańskich, i nie zawsze za wszystko Gminny Zakład Gospodarki odpowiada. Więc tutaj w tym wypadku ci ludzie często pracują w upale na słońcu, w zimie na mrozie. I tym bardziej, jeżeli chcemy docenić pracę, to uważam, że jak już Pan daje te nagrody, to ci pracownicy, którzy pracują w troszkę gorszych warunkach niż większość urzędników, też powinni te pieniądze dostać. Niech Pan to przemyśli na przyszłość.
i myślę, że w takiej konwencji i w poruszeniu kolejnych takich problemów będziemy pewnie się spotykać w przyszłości. Dziękuję.